A okej, okay, może minął tydzień od premiery, ale co drugi dzień czytam w komentarzach, że polskie paździerze to ty <śmian> oglądasz i rantujesz prawie co tydzień, co tylko wyjdzie. A jakiś potencjalnie naprawdę dobry polski film, trochę do kin i cisza. Także dobra, tydzień później, ale lepiej późno niż wcale. Filip. To najnowszy film spod scenariusza i w reżyserii pana Michała Kwiecińskiego, który opowiada nam historię, która jest adaptacją książki Leopolda Trymanda o tym samym tytule, gdzie śledzimy losy tytułowego Filipa, czyli dwudziestokilkuletniego mężczyzny, granego przez Eryka Kulma juniora, który przebywa w 43 roku we Frankfurcie jako kelner w ekskluzywnym hotelu, udając, że jest Francuzem, a nie... Polskim Żydem, uchodźcą. Tak, mówimy o przebywaniu w, na terenie III Rzeszy, będąc Żydem, Polakiem e, i no, sytuacja jest ciekawa, a na pewno niebezpieczna. I na pewno, tak, cieszę się, że ten film obejrzałem. Wszyscy co polecali, e, no bez wątpienia, ja, ja, ja nie wątpiłem, no bo był to film, który gdzieś tam na festiwalu, chyba w Gdyni, czy gdzieś dostał jakąś nagrodę, więc bez wątpienia wiedziałem, że powinienem go zobaczyć, bo rzeczywiście ja ciągle powtarzam, że polskie kino. Jest dobre. No jest jak każde inne kino. Mamy dużo chłamu i trochę dobrych filmów, jak wszędzie trzeba zrobić odsiew, ale wiadomo, że bardziej klikają się wszystkie 365 dni i ja też przez to cierpię. To chociaż trochę mam zabawy rantując. Ale macie rację, czasem trzeba pokazać czymś lepszym. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że Filip mi się podobał. Tak, prawie bardzo mi się podobał. Momentami bardzo na pewno. <laughs> Chociaż moim zdaniem film troszeczkę nie dowozi tak finalnie. No, on trwa 2 godziny 10 minut. Uważam, że był troszeczkę za długi. Uważam, że tempo pierwszej połowy filmu, mniej więcej pierwszego i większości drugiego aktu, troszeczkę uleciało. Zaczęły wchodzić wątki. Wątek miłosny, który mi się mało podobał. Pewne konkluzje wątków, które były gdzieś tam, Gdzieś tam w tyle, gdzieś tam się gdzieś tam się ogień tylił na uboczu, jakby głównej historii, a wiedzieliśmy, że o ten pożar, który z tego tlenia się e, wybuchnie, chodzi. Troszeczkę te odpowiedzi i te wnioski płynące z filmu wydały mi się no płytsze niż bym chciał. I tak, zacząłem od minusów, ponieważ ym, mogę teraz przejść prosto do plusów, i bardzo, bardzo dużo rzeczy mi się podobało. Kultowa będzie to rola Eryka Kulma Juniora, młody chłopak, który gdzieś tutaj no to jest taki film, takie nie to studium bohatera, może tak bardzo nie studiujemy, ale jest to tytułowa postać, którą dosłownie cały czas kamera śledzi. I mówiąc dosłownie, mam na myśli tak, jest mnóstwo ujęć, gdzie zanim idziemy, on jest w kadrze, jak po prostu śledzimy go. Co przypomina takie filmy jak Wrestlera Ranowskiego, gdzie on ze swoją panią operator kamery właśnie taki styl preferowali. Bardzo mi się to tam podobało, bardzo mi się tu podobało. Reżyseria i zdjęcia uważam, że są naprawdę na wysokim poziomie. Do tego dochodzi, no ta główna rola naprawdę dobrze zagrana. Chłopak się wydaje z krwi i kości, szczególnie, że jest postacią niejednoznaczną i taką bardzo mało mówną. Dużo musimy wyczytywać z mniejszych momentów, scen, gestów, krzyków jakiś tam jego spojrzeń mruknięć, jest taki bardzo, mamy tutaj bardzo dużo show don't tell, co jest fajne i pozwala właśnie aktorowi grać, nam czytać film, a nie wiecie, że nam wszystko mówią jak krowie na miedzy i generalnie to, co mi się jeszcze podobało, poza całym takim naprawdę dobrą jakością, wiecie, tych scenografii, tu chyba Warszawa udaje Frankfurt, jakby się wydaje, i naprawdę to wszystko świetnie wyglądało, jeśli chodzi o stroje i miejsca i tak dalej, tak dalej, ale to, co mnie od początku tego filmu jakby że aż się zachłysnąłem, tak mi się spodobało, to jest coś, co pewnie wywodzi się z powieści Tyrmanda, aczkolwiek nie czytałem, więc nie wiem. Natomiast to jest coś, co jest w ogóle jakby czym ten film jest. To znaczy, jesteśmy w trakcie II wojny światowej. I nie jesteśmy wyjątkowo na froncie w obozie koncentracyjnym, nie jesteśmy w świecie szarym, brudnym i ponurym, i tak dalej. Jesteśmy w tętniącym życiem w Frankfurcie, gdzie śledzimy chłopaka, który na co dzień chodzi na basen, bzyka panienki, bo tam przecież mamy mnóstwo samotnych niemek. No hello, jesteśmy w trakcie wojny, nie? Prawda takie? logiczne eee, Pracuję w hotelu, gdzie tam no wiecie, praca ma swoje plusy i minusy, ale gdzieś tam zarabia, coś tam na boku zrobi, gdzieś tam jakieś winko, gdzieś tam coś, Takie, wiecie, na zasadzie żyjemy w takim takim normalny świat, ja nawet, nawet się sam w duchu śmiałem że trochę takie <grytanie> sorry za porównanie, tyrmanda do tego, ale pokolenie Ikea Frankfurt 43 gdzie siedzimy tego chłopaka, który tak zaczynamy z film z ziomkiem, który używa sobie życia, co chwilę bzyka inną panienkę i podrywa i tak dalej tak, jakby w ogóle ten film miał nie być o wojnie, o przeszłości, o traumie, o tym, i oczywiście to wszystko się tli. Oczywiście to musi, musi coś wyeskalować z tego, oczywiście to gdzieś jest, nie można o tym zapomnieć, i, i im dalej film, tym więcej tego jest, i tym bardziej zaczyna wybrzmiewać i jakby oddziaływać i na naszego bohatera i wychodzić z niego, także on oddziaływuje na rzeczywistość, jakby przeżywając swoje traumy i tak dalej, bo historia jest taka, że uciekł z getta, całą rodzinę mu zamordowali, a on sam ledwo przeżył, więc wiadomo, że ta ta trauma gdzieś z tyłu głowy jest, ale na pierwszy rzut oka mamy ten fantastyczny taki motyw, że dosłownie śledzimy tego bohatera, który prowadzi ciekawe życie w latach 40., które wyglądają jakby naprawdę to jakbyśmy tam byli. I to jest fajne, ponieważ ja oczywiście nic nie mam do takiego klasycznego kina jakiegoś czy, czy polskiego, czy Spielberga, ta druga wojna ona wygląda tak jak wygląda filmowo, tak wiecie, czarno-biało, ponuro, wy wiecie o co chodzi, nie? Przy dobrych filmach, przy jakiś tam e, pianistach, szeregowcach, rajanach, to wszystko mają jak największy sens, ale jest rzesza, kurwa setek czy tysięcy filmów, które po, jedyne co potrafią zrobić, to epatować złem tamtych czasów, i te czasy były bez wątpienia złe. No tutaj chyba e, <śba> tego nie trzeba uzasadniać, takiego stwierdzenia. Teza jest, prawda, nie do podważenia. Natomiast, szczególnie w Europie w latach 40., tak? Natomiast to, żeby jakiś film, jakby był w tej rzeczywistości, ale ukazywał ją jako taką bardziej prawdziwą, nie epatując tym złem, tylko... To zło wszędzie było, nie trzeba nim było patować. Wystarczy pokazać los tego bohatera i z każdej strony ten, to zło się gdzieś przebija. To, jak są traktowani ludzie, to, że muszą się ukrywać. To, że za jakiś każdy zły ruch jakiś esesman może komuś palnąć w łeb z pistoletu, bo tak. Eee, no i oczywiście to, że tam w tle gdzieś wiemy, że prawda tam się toczy wojna, są jakieś obozy koncentracyjne i tak dalej, więc jakby to jest, ale nie musi, no nie musi być podkręcane. Możemy obejrzeć zwykłą historię zwykłego człowieka, który gdzieś w tej rzeczywistości próbuje funkcjonować i ma też dobre chwile. Tu se pobzyka, tu se coś tam pobawi się i tak dalej, nie? Także jest to fajny w ogóle taki koncept budowania rzeczywistości tamtych lat, który jest świeży, jest inny, jest ciekawy, jest, jest taki, że aż się chce to oglądać. Bo jak setny raz włączę za pół roku, znaczy pójdę do kina na jakiś nowy film wojenny o jakimś znowu, o jakimś tam obronie jakiegoś miasta i coś, i znowu będą te same sceny z tymi poświęcającymi się bohaterami. Dobrze, oni byli bohaterami, się poświęcali, to prawda, to wszystko prawda. Ja nie wiem, że nie, ale. Ile razy ja to jeszcze zobaczę na ekranie, nagrane w ten sam sposób, próbujący wywołać te same emocje, mówiące dokładnie to samo. Nie wiecie co chodzi? Chodzi o powtarzalność, nie? I to jest jeden z tych filmów, który. Pokazuje to samo z innej strony, w inny ciekawy jakże i jakże intrygujący sposób. Zdjęcia bardzo dobre, reżyseria też, mamy dużo długich ujęć, mamy dużo tego właśnie takiego, wiecie, że, że jesteśmy na ulicach Frankfurtu niby i dużo osób się gdzieś kręci w tle, nasz bohater gdzieś konkretnie idzie na coś, patrzy kogoś, słucha kamera, w jednym ujęciu go dobrze śledzi. Jest taka jakość produkcyjna w tym filmie, gdzie naprawdę muszę powiedzieć, że oglądało się to bardzo dobrze. Nie jak. Młody film młodego eksperymentalisty, nie jak film za 300 milionów dolarów, wiecie, że na największa hollywoodzka produkcja, tylko w tym takim gdzieś pomiędzy, gdzie ktoś doświadczony, komu dano dużo pieniędzy, zrobił coś dobrego. I naprawdę dobrze się na to patrzyło. Podobał mi się ten styl reżyserii, tak właśnie dosłownego śledzenia, szczególnie w połączeniu z muzyką, która chyba jest w Zastunie, taki taki współczesny bicik, który też trochę. Wykoleja, jakby, te takie nasze oczekiwania względem soundtracku z tych czasów, gdzie się spodziewamy jakieś wiecie tam, muzyki, wie, jak Chopina, który tam wiecie brzdąka strasznie nostalgicznie, bo wiadomo, bo tragedia i te czas. Nie, mamy jakiś taki, tak jakbyśmy śledzili kogoś, ten Filip równie dobrze mógłby iść po dzisiejszej Warszawie do klubu i ta sama muzyka by leciała, nie? I to jest fajne, to jest fajne, ponieważ to tak sprawia, że jesteśmy z tym człowiekiem, który był po prostu wad człowiekiem, nie? A przy okazji obserwujemy wszystko, co złe potencjalnie też dobre w tych czasach. Przy okazji obserwujemy jego historię i właśnie to, to całe jego chodzenie i bzykanie Niemek i tak dalej. To pierwszy raz w polskim kinie od dawna widzę jakieś sceny seksu, które tak jakby wiem, czemu są w tym filmie i nie czułem się, wiecie, jak tych wszystkich tam 365 dniach i innych tych paździer cinematic erotic uniwersum naszym, tak? Że wiecie, że był seks wrzucony po to, żeby przyciągnąć ludzi do kin, bo będzie w jakiś seks. Nie, to miało to sens wewnątrz tej historii, nie było to nadużyte, było tam gdzieś sporadycznie wciśnięte, tam gdzie miało być bardziej tak, że się, z kimś on kocha, to się kocha, tam gdzie było szybkie pukanie, to było szybkie pukanie, ale to miało sens wewnątrz tego filmu, wewnątrz tej historii, to nie było zrobione po to, żeby pokazać, że jesteśmy え Wiecie, co chodzi, jak te wszystkie filmy te naszego erotics paździerz uniwersum one, one mają taki aspekt, jakby to taki nastolatek robił, bo chciał pokazać, że jest dorosły. Takie, o jest, będzie w zwiastunie, nie? i takie, Ugh". Tutaj to miało sens, bo wewnątrz historii spójne i, i coś tam pokazujące, bo, bo mamy chłopaka, który jest Żydem, Polakiem, który się ukrywa i w sumie bzyka Niemki i w sumie, czy to jest jego zemsta, czy, czy, czy on ma gdzieś wojnę, czy się po... Wiecie, czy pogodził się z traumą, czy nie, jak on się w tym wszystkim widzi. Jest dużo takiego po prostu jego personalnego, wiecie, że, że jest to ukształtowany zwykły człowiek w tej rzeczywistości, który stara się odnaleźć. My to rozumiemy, my go obserwujemy, poznajemy coraz bardziej, widzimy co z tego wynika, widzimy w jaką stronę to idzie wewnątrz filmu. Także film mógłby być troszeczkę krótszy dla mnie, mógłby tam w drugim, trzecim akcie, tam pod koniec drugiego aktu, troszeczkę parę wątków poszło w kierunki, które mi. Mnie... Mało fascynowały, powiedzmy, ale było kilka ciekawych. Mamy takie tutaj nawet wręcz tarantinowskie motywy, chciałbym się powiedzieć. Inglorious Basterd się przypomina. A jeśli chodzi o to, jak to w ogóle wszystko audiowizualnie wygląda, gdzie jest tak kolorowo, jest ta normalna saturacja i to miejsce wygląda, jakby po prostu było zwykłym miejscem, to wchodzimy bardziej w podejście Taika Waititiego do Jojo Rabbit, gdzie kręcił niby o coś o Hitlerze, o tych Niemczech i tak dalej. Ale podobnie jak tutaj, z perspektywy tam dziecka, więc to wszystko było normalne i kolorowe, zwykła, codzienna rzeczywistość, dzieciak nie rozumie. Także yy, takie podejście jest dużo ciekawsze, dużo świeższe. Bardzo dobra, główna rola, chłop naprawdę tutaj. Od początku do końca po prostu mamy, jako, mamy jakiegoś człowieka, który został wykreowany, mamy dużo charyzmy, mamy dużo takiego, że mało o nim wiem, bo on mało mówi, ale chce wiedzieć więcej. Nie? Jest naprawdę wciągający, kilka odważnych scen mamy, takich, że nawet się czy czuje niekomfortowo wewnątrz filmu. Także, hej, no mi się podobało. I na poziomie technicznym, i na poziomie tego, jak ta historia była prowadzona, tak ktoś po prostu, na podstawie oczywiście powieści Tyrmanda, więc z kosmosu się to nie wzięło, ale ktoś po prostu miał fajny pomysł na film, że to jest ciekawa perspektywa na jakieś wydarzenia, gdzie będzie jakiś człowiek, który sam w sobie jest ciekawy, jakby bardzo dużo różnych myśli jest zawartych i o świecie i jakichś takich uniwersalnych, bo ten chłopak, kto się próbuje odnaleźć w tej rzeczywistości, to, to nie musi być druga wojna. No, mo, można by go do tego pokolenia IKEA głupiego nawet przyrównać, że jest to po prostu fajne studium bohatera w tym wieku, który tam jakoś, wiecie, żyje i, i tak dalej. E, no, można tu wyciągnąć wnioski o traumie, można tutaj dużo znaleźć e, takiego bardzo dorosłego podejścia do wojny i tego, jak ludzie ją widzą i całej tej sytuacji, bo są nawet fajne takie mini scenki z innymi bohaterami drugoplanowymi wewnątrz filmu, gdzie też tam na jedną scenę przychodzą i tak sobie myślę, ojej, widzieliśmy go na jedną scenę, a to była ciekawa postać, na przykład postać Więckiewicza, albo jest taki komendant gestapo, który tak ma jedną rozmowę z naszym bohaterem przez cały film i tak wie kurwa, to było, to było ciekawe. To był w ogóle ciekawy punkt widzenia jakiegoś gestapowca. W życiu bym nie pomyślał, że tak może być. No nie? Także ten świat wydaje się taki nie, że mamy trzech bohaterów, i scenarzysta ich eksploatuje tylko wręcz przeciwnie, że gdzie nie pójdzie nasz bohater to po prostu są prawdziwi, ciekawi ludzie więc świat wydaje się taki bogato nasycony ciekawymi ludźmi, nie? taki naprawdę tak jakbyśmy byli w, w prawdziwym świecie ja też wiem, że Tyrmand pisał to na podstawie swoich tak autobiograficznie trochę, bo w chyba, drugim i trzecim mieszkał we Frankfurcie i pracował jako kelner nie wiem czy tyle bzykał, ale nie interesowałem się nigdy, ale no, jest w tym filmie dużo jakości, która już z tego scenariusza, z tej historii Płynie. Dostanie ode mnie bardzo mocną siódemkę. Troszeczkę gdzieś tam w, mówię pod koniec, pewne wątki mnie trochę zawiodły. Ogólnie to, ile tam się tyliło rzeczy w tle, to wszystko doprowadziło do takiego prostego wniosku, także tak w końcówce filmu miałem mało zaskoczeń de facto. Ale trzymał mnie za mordę ten film od, od początku do końca. Podobał mi się technicznie, podobał mi się jak był zagrany, wyreżyserowany. Świetne zdjęcia, kilka też takich artystycznych momentów, jak gdzieś tam jest ostrzał Frankfurta i nagle powietrze robi się czerwone i dym i tu i... Przemyślane długie ujęcia. Generalnie Jestem na tak, bardzo. Także polecam sprawdzić. Jest to nietypowa historia. Na pewno nie jest to film taki, jak sobie wyobrażacie, że nie wiem, że z liceum czy tam z podstawówką szliście na film wojenny. Kolejny taki sam o polskim bohaterze, bo bohaterów trzeba o nich pamiętać i tak dalej, ale. Nie musimy oglądać tych samych filmów. Tak samo, zrobionych na jedną kopytę, 500 filmów. Można naprawdę. Bo pamiętajcie, że ja mówię nie o historii, ja mówię o filmie. I ten film na pewno pokazuje historię w ciekawy sposób. Także czekam na Wasze opinie. Kto oglądał, kto nie. Podobało Wam się. I tak dzięki, że mnie namawialiście, obejrzałem. Mam jeszcze znowu teraz kilka polskich filmów do nadrobienia. Może, jeśli Wam nie przeszkadza, że Lecka jest tam z tydzień później, to może nadrobię. I do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.